Siemano, witam was w kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team. Zanim zaczniemy ten odcinek, chcę wam przypomnieć, że współpracuję z naprawdę świetnym serwerem handlowym. Zresztą, sami zobaczcie. Niedługo rozpoczyna się naprawdę gorący okres w FIFA, drużyna roku, więc na pewno będzie dużo okazji do handlowania. Także serdecznie zapraszam was do opisu, gdzie czeka na was link do Discorda handlowego. A teraz przejdźmy do odcinka. I jak widzicie po tytule, dzisiaj zrobiłem Icon Picka, kupiłem Ben Yedera, a także otworzyłem paczkę ze 100 zawodnikami. Bez przedłużania, zaczynajmy. I przepalamy ostatni składzik na ikonę Baby. Zobaczymy, co się dzisiaj dropnie. Ech, co dzisiaj wpadnie? Uwaga! No, pik z ikoną miał być 25, jest teraz 3, 2, 1, boom. I która narodowość jako pierwsza? Nie ma duplikatu, więc jest spoko. Seba napisał lewo, zacznijmy od lewego środkowego pika. Uwaga, uzupełnienie i boom. Holandia! Mam nadzieję, kurde, Nacho, błagam. Obyś dobrze przewidział. Kasperowski napisał środek. Ja Holandii nie odkrywam jeszcze, Holandia może być dobra. Uzupełnienie, uwaga. Oj, no to już wiadomo, Litmanen. Jezu, nie wiedziałem, że można taką kartę trafić. I uwaga, uzupełnienie, boom! Lev Yashin, dobra. No to już też wiadomo, że to jest Lev Yashin. Spoko, to jest zawsze karta spoko na przepałkę. No raczej mi nie wygryzie Van der Sara, szczerze mówiąc. Raczej nie wygryzie Van der Sara. I teraz pytanie. Johan Cruyff, to jest jedyna karta z Holandii, która jest w stanie wskoczyć do mojej dynastki. Hulic to raczej nie wskoczy. Zobaczmy w takim razie. Jakie ma statystyki? Aj, to żaden z nich. Chyba Koeman, nie? A, Bergkamp. No i szczerze... No ja tu biorę Yashina, ale pod przepałkę. Bo wydaje mi się, że... Van der Sar jest lepszy niż Lev Yashin. Bierzemy Lwa Yashina. Ile taki Lev Yashin kosztuje? No, powyżej kosztu SBC 200 tysięcy, ale... No, strzał. Dobra, więc za 70. Mamy Ben Yedera kupionego. Sprzedam go jutro, jak będziemy kończyć ligę weekendową, jeszcze tylko trzeba myśliwego zarzucić i karta kozak. No, dobra, pierwszy składzik, leci. Złota paczka w nagrodę, to nieźle. Dobra, złota paczka, zobaczmy. I... Dobra, trzech napastników, 8-1+. Zobaczmy. Uwaga. Ekrany czy walkout? Proszę, jakiś Robert Lewandowski. Sekcja 8-3. Nie będę narzekał. O, dobra, no i mamy kolejne SBC. Lecimy. Dobra, zobaczmy, 8-3+, paczka. Uwaga, jakiś walkout, co wy na to? Jest, dobra, nice. Jakiś ciekawy? Argentyna, Esien? Dybal, 8-6, git. I przepalamy ostatni składzik na paczkę ze stoma zawodnikami. Fajnie by jakby oddało jakiegoś overall 89. 89, 90, ja przyjmuję w ciemno. Czy tu się uda coś trafić? Ej, wiecie, odsłonimy sobie. Będziemy 100 kart odsłaniać. Tak jest, dobrze, dobrze wiecie, będziemy odsłaniać. Paczka poleciała. Dla wszystkich widzów oczywiście jest ta paczka z dedykacją, którzy są dzisiaj na streamie. Zrobiliśmy 100 osób bez żadnego rajda, także jest to mój osobisty sukces. Dziękuję. Serducho dla was, takie troszeczkę upośle. Ile jest duplikatów? Jak ktoś trafi dokładną ilość, co do jednego, dostaje suba. Dobra, jest koniec. I uwaga, ile duplikatów? Na pewno ktoś trafi, uwaga. Uwaga, 39, dobra, zobaczmy, idę na początek, szukam. Okej, 38, ktoś, Igor był blisko, ja pierdzielę. 48, o, Żelek trafił! Pierwsza wiadomość na czacie. Toszeż przyszedł, pierwszą wiadomość napisałeś, a to suba dostałeś. Dobra, to lecimy. Wow! Ej, myślałem, że tylko koniec duplikatów, ale miałem schizę przez chwilę, dobra. Złote karty. No, dobra, zobaczmy. Dalej. O, koniec duplikatów. Dobra, tutaj jest srebrny. Oh, god damn it! Ale mamy traf! W! Ta paczka, dobra! Ta paczka już jest W! Dobra, zaczynamy! Takie złote karty! O, Kamavinga W! Uwaga, Agert, dobra. Dobra, to chyba będzie ostatnia strona. Albo nie? Uwaga. Tak, to jest ostatnia strona. Dobra. Rodri? Kurde, proszę, jakiś...
89. Benzema, nie? Benzema, proszę. Haaland, 8-8. Mogło być lepiej. Ale nie jest źle chyba, nie jest źle, bo niektórzy widziałem, że trafiliście trapa. Jak za darmo. Dobra, a więc jak widzieliście, pik z ikoną, no był okej, nie? W sensie, Jaszyn to jest dobry bramkarz, ale ja mam Van der Sara w wersji mid, który podobno jest najlepszym bramkarzem w grze, broni dobrze, więc go na razie zmieniać nie zamierzam. Paczka ze 100 zawodnikami była okej, bez szału tak samo, no i kupiłem Beniedera, który w 9 meczach ma 5 goli i 7 asyst, w tym, że 2 mecze zostały oddane, a jeden meczyk gościu wyszedł przy 0-0, więc tak naprawdę tu jest rozegranych 6 meczy Beniederem. I jak na 6 meczy, to znakomite statystyki. Jeżeli chodzi o moje Food Champions, to dzisiaj na streamie będę je kończył, będzie koło 20, tak jak wczoraj, bo fajnie oddają takie streamy o 20, bardzo dużo was jest. Wczoraj zrobiliśmy chyba 140 osób w piku i to bez żadnego rajda, także serdecznie wam dziękuję za to, bo no to znaczy, że idziemy w górę ciągle. Także jeszcze raz, dzisiaj koło 20 będziemy zaczynać końcówkę Food Champions, na razie mam bilans 10-2, zagrajmy kolejny mecz. Czyli mamy meczik o 11 winów w tym momencie. Czy to się uda? No fajnie by było, bo bilans 11-2 na pewno będzie lepszy niż 10-3. I tak jak mówiłem na streamie, mój taki cel to jest minimum 14 winów, ale fajnie by było, jakby wpadło 16 w ten weekend. Także zobaczmy składzik rywala. Ogólnie jesteśmy na randze, tak jak mówiłem, czyli jest szansa, że ktoś nam odda tego wina, ale czy tak będzie? No nie, ale składzik dosyć początkowy, jejku. Boję się handicapu, szczerze. Boję się handicapu, bo nieraz z takimi zespołami gra się po prostu trudniej niż z wykokszonymi. Co jest? Jak on gra w ogóle? Dobra, dawajcie tego Mbappe i strzelmy tego gola. Dawaj, Benek. Ej, widzicie? Z hakerem gram. Z botem, kurde. No, nie mogę. O Jezus, no to będzie, kurde, ciężko. O, fuckens. Dobra, no niby mam przewagę składu. Gościu ma przewagę taką, że ma wszystkie możliwe rozwiązania w grze dostępne. O nie. No dobra, lecimy. No oby się to udało wygrać, ale wiem, ja już wiem teraz, że będzie mega ciężko. Zaczyna się Kongo. No ale dobra, na razie jest 0-0. Szczerze, zastanawiam się, czy nie wyjść z tego meczu, żeby frajer nie miał wina. No kurde, i szczerze... No chyba mamy ten mecz przegrany niestety. Nie, dobra, wychodzę z tego meczu, wychodzę, ja dziękuję, nie chcę grać na hakerka. Oczywiście zgłosimy go, bo czemu nie, zgłosimy zawartość klubu. No ale ja tego nie wygram, wina mu nie będę dawał, wychodzimy z tego meczu, szkoda, bilans 10-3 w takim razie. Oj, no mega szkoda, no szczerze, tu akurat mega szkoda, bo myślałem, że może się 18 winów uda zdobyć. No ale, no nie no, widzieliście jak on się rusza, przecież tu nie ma prawie szans, żeby to wygrać. Gościu miał zwykłe złote karty, a grał jakby miał jakieś prime Ronaldo Nazario same. No niesamowite, zobaczmy w takim razie teraz składzik. Może akurat odda mi teraz, to by było cudowne, ale jednak... Dobra, ale ten gość już chyba będzie grał. O kurde, Mbappe na ataku, ten lepszy. Powiem wam szczerze, troszeczkę ten meczik z tym hakerem mnie podminował. Smutno mi po prostu, że fajny bilans był, no a przez tę parówę się zepsuł. No bo nie oszukujmy się, to jest frajerskie, trzeba być po prostu taką pipą, żeby tak grać. No ale cóż, no nie każdy ma honor. I najgorsze jest to, że trafiliśmy tutaj na dobrego rywala i ten meczek też będzie ciężko wygrać. Ale się postaram, tutaj, no jest tutaj na pewno większa szansa niż w tamtym meczu. Bo tutaj gramy przeciwko prawdziwemu człowiekowi, a nie przeciwko sztucznej inteligencji. No to chyba powiem wam tak, no nie chcę tutaj skazywać się na porażkę. Choć powiem, no tak jak mówię, no podminowałem się strasznie. I najgorsze jest to, że 2 mecze z rzędu teraz przegrałem tak naprawdę, bo na streamie skończyłem przegrać. Teraz na bota grałem, wyszedłem, to też przegrana i dostałem kolejnego dobrego rywala, nie? Wow, no ale dobra, na razie Van der Sar to jest jedyny powód, który mnie ratuje. Dobra, może się uda wygrać. Ja czasami też przegrywam mecze, których nie powinienem przegrywać. No gościu jest zajebisty, szczerze. Będzie przez to mega ciężko wygrać z nim. No jest dobry, jest po prostu zajebisty, szczerze. Ma dribbling opanowany prawie do perfekcji, bym powiedział. Na razie się bronię tylko, na razie się tylko bronię. Nic więcej tutaj na razie zrobić nie mogę. I to jest przerażające, ja tutaj nie miałem akcji jeszcze jednej. I kurde, no i musiał, no nie, no... Taki zajebisty typek i musi tapinem strzelić, no i musi tapinem, zajebisty typ. Ale tapinem strzelić, chłopie. Możesz mnie w każdym inny sposób pokonać, ale tapinem będziesz... Ja nie mogę, no. No nie oddają strasznie, no strasznie nie oddają, bez spalonego jeszcze tutaj Mekambe.
I kolejny Tapin będzie. No nie, przecież miał to Markizia, Boże. Moja psycha w tym momencie leży, jest mi tak przykro, ludzie. Boże, jak mi jest przykro. Po bocie trafiłem na jakiegoś prosa, kurde. No naprawdę gra dobrze, 4 strzały do 0, no. Wszystko, gościu mnie dominuje pod każdym względem w tym meczu. Także tutaj akurat muszę oddać wyższość rywalowi. Coś powalczę jeszcze, może coś mi się uda ugrać. Dobra, może z daleka, nie? Oczywiście Van Dijk na ryjca przyjmuje, ale mamy rożny chociaż. Pierwszy rożny w tym meczu i co my teraz zrobimy? Messi, dobra piła do Mbappe, ale tutaj no ładnie pokrył. No ciągle krył i to mu wyszło w końcu. No jak to są takie perfekcyjne podanie? No i ten jeszcze Al Owajaran ucieka dobrze, Varane, pięknie. Albo gościu jest taki dobry, albo mi się tak naprawdę nie układa w tym meczu. Podejrzewam, że szczerze może być i to. Ale tutaj nie skreślam rywala w ogóle, bo jest zajebisty. Przecież 0 strzałów oddałem w pierwszej połowie, nie? No to już jest dużo. Nie no, masakrycznie dobrze gra tymi pomocnikami. Ja jestem w szoku, że można aż tak dobrze grać nimi. Chcę, Boże, jak z dzieckiem normalnie gra ze mną, jak z dzieckiem! Się czuję, jakbym grał z takim starszym bratem, który napierdziela w tą grę już i napierdziela i ja nic nie mogę zrobić. Masakra jakaś. Także trafiliśmy na bociarza i gościa, który pewnie wbija tą pierwszą rangę tak regularnie. No tak mi się wydaje, bo naprawdę pięknie gra. I gol! 3 do 0! Z łatwością. No rywal naprawdę top. Naprawdę wow, po prostu. No szczerze, dzisiejsze mecze nie należą absolutnie do udanych, nie? Ja jestem załamany, szczerze, mi jest po prostu, kurde, przykro. To jest jeden, to nie jest zespół, to jest taki kolektyw, co on stworzył tutaj? Messi, 2 strzał na bramkę do statystyk, ale ja absolutnie w tym meczu jak dziecko we mgle, totalnie się czułem zdominowany pod każdym względem. Atak, obrona, pomoc, wszędzie gościu dominował. Niesamowity ziomek, ciekawe co wbija, wydaje mi się, że pierwsza ranga to jest na luzie raczej. No nie moje 2 mecze, ludzie, jest mi szczerze, jest mi przykro, jest mi naprawdę przykro po tych 2 meczach, no. No ale cóż, no 6 meczy na koniec zostało, 16, mam 10-4 bilans. No dobra, no może uda się 6 meczy z rzędu wygrać, kto wie, a jak nie, to chociaż żeby te 14 winów było i byle nie trafiać na tych bociarzy, nie? I będzie już naprawdę pięknie. Dziękuję za uwagę, widzimy się dzisiaj na streamie, do zobaczenia, yo.